Wydawnictwo Wielka Litera przedstawia: Kuba Wojewódzki nieautoryzowana autobiografia czyta autor: Kuba Wojewódzki czyli ja. Pamięci mojej mamy, która na szczęście już tego nie przeczyta: Są sztuki teatralne tak złe, że publiczność wygwizduje nawet szatniarzy. Jestem jeszcze zbyt młody i zbyt mało znaczę, by pisać pamiętniki. Piszę o ludziach, których znałem i których kochałem. Uwielbiam to zdanie z pięknych dwudziestoletnich markach łaski. A więc jako typowy Polak na czasach all inclusive, zwanych przez rodzimych poliglotów all excuse me, kradnę z bufetu to, co mi się podoba. Podobnie jak wszystkie następne: życie, które mi dano, jest tylko opowieścią, ale to, jak ją opowiem, to już tylko moja sprawa. A więc mówiąc szczerze, jestem pomyłką. Błędem adresowym, kosmicznym spamem, źle doręczoną przesyłką, to ostatnie to chyba najtrafniejsze zdanie w całej mojej historii. Jestem żywym dowodem na brak jakiejkolwiek wyższej inteligencji, która sprawuje nad nami pieczę. Jestem w związku z tym ateistą, wierzę tylko w reinkarnację, a więc w swoim testamencie wszystko zapisałem sobie. Jesteście ciekawi dlaczego? Czarek Pazura opowiadał mi swego czasu, jak zmagał się z jakąś rolą w teatrze, której nie potrafił zagrać. I wtedy reżyser, Bogusław Szafer, powiedział mu tak: kojarzysz facetów, którzy ścigają się na 100 metrów, pada strzał z pistoletu startowego i wszyscy biegną do przodu. To ty się tak poczuj, ale jak pada strzał, to ty się odwracasz i spierdalasz do tyłu. Tak się czuję, gdy opisuję swoje życie. Czuję, że to i moje motto. Choć pod tym względem zawsze za najcelniejszy w określaniu tego, jak chciałem żyć i chyba jak w dalszym ciągu żyję, jest ten dialog ze Staszkiem Tymem. Stanisław, mam pytanie, które cię po prostu rozłoży na łopatki. Bardzo proszę, mówi Staszek. Na twoje wysportowane, osiemdziesięcioletnie łopatki. Proszę bardzo, kładź mnie. Stanisław Tym, jak żyć? Ha, dobre, odpowiada prezes Miś. Dobre? Upewniam się w swojej niebanalnej inteligencji. Dobre. No to jak? No w poprzek, mówi Staszak. Wolność słowa, wolność myśli, wolność własnych błędów zawsze pojmowałem także jako prawo do spoglądania ukosem na to, co święte, zdefiniowane, uporządkowane, normalne lub przynajmniej blisko normy. Spoglądania w poprzek. Ta opowieść będzie zatem trochę inna. Pisanie autobiografii kojarzy mi się trochę z agresją. Zmuszamy odbiorcę do patrzenia na świat naszymi oczami. A nikt tego nie lubi. Dlatego już zawczasu przepraszam wszystkich fanów, wrażliwców oraz zwykłych, przyzwoitych ludzi. Czytałem kiedyś listę przedmiotów znalezionych przez lekarzy w odbytach pacjentów. Czego tam nie było? Okazuje się, że fantazja ludzka w tej ciasnej materii nie ma granic. A więc tłuczek od moździerza do przypraw, pióro wieczne, żarówka i mój zdecydowany faworyt ubijaczka do piany. Nie chciałbym, aby wkrótce tę listę wzbogaciło moje prozatorskie spełnienie. A ono wcale nie musi być ciekawe, zabawne czy nawet potrzebne. Wracając do Chłaski, Podobnie jak on, kocham wszystkich ludzi, ale niektórych nie teraz. Urodziłem się jako nikt specjalny, a umrę jako pan z telewizji. Nie nazwałbym tego szumnym dokonaniem. Kariera autora talk show jest jak kariera prostytutki. Najpierw robisz coś dla przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla kasy. Pamiętam taką rozmowę z Wojtkiem Jagielskim, słynnym wampirem z wieczoru, z nim samym, u mnie na kanapie. Bo ty jesteś trochę takim Nestorem, nie? Wojtek na to. No chyba Matuzalemem. Ja brnę, żeby docenić jego pionierskie dokonania. Byłeś pierwszy w Polsce, który sprofanował gatunek talkshow. A on na to. Ale ty! Twórczo go rozwinąłeś i poszedłeś nawet dalej w tym spieprzeniu talk show. I tak wzajemnie komplementowaliśmy się jak dwie dworcowe dziwki licytujące się na to, która ma ładniejszy wrzut weneryczny. Ale nie ma co się chwalić ani czym. Pisząc swoje życie, mam wrażenie, że na początku swojej biografii nakłamałem Fatum w CV i przyjęli mnie do roboty, o której nie mam zielonego pojęcia. Ale zacznijmy od początku. I jak mawiał mój ulubiony komentator sportowy, łączymy się z magnetowidem. Aha, jeszcze jedna wskazówka techniczna. Nie do końca wiem, czy jest to literatura do czytania na trzeźwo. Świat po pijaku zawsze ma jakieś drugie dno, a na trzeźwo widzimy samo dno. Może z moimi wspomnieniami jest jak z piosenkami Disco Polo. Zagadnąłem kiedyś przecudnego Zenka Martyniuka, cesarza muzyki biesiadnej. Podobno, żeby wasze teksty zrozumieć, to trzeba się napić, bo to jest piosenka biesiadna i trzeba przy niej garować. Jak to jest? A on na to, jeśli chodzi o wódeczkę, to na pewno się przydaje, przydaje do zrozumienia wszystkiego. Właściwie nie wiadomo, kiedy w człowieku zaczyna się starość. Czy wtedy, kiedy po zioło zamiast do dilera idzie się do herbapolu? Kiedy kupuje się w seks shopie gumową lalkę, nalewa do niej wody i zaczyna używać jako termoforu? A może kiedy kupując prezerwatywy w aptece słyszy się od ekspedientki, zwanej nie widzieć czemu panią magister, urocze słowa, rozumiem, że zapakować panu na prezent. A może w sytuacji, kiedy połowa oddawanego moczu idzie do analizy? Jestem w wieku pomiędzy założycielem McDonalda a wynalazcą Coca Coli. Jeden miał 52 lata, a drugi 55. Własna biografia jest trochę jak własna wersja historii. Jest legendą, co do której kształtu wszyscy się pogodzili. Rozpieczmy to. Mam 55 lat. To nieźle jak na faceta w moim wieku. Kiedyś, ze 20 lat temu, podczas gorącego lata, widziałem napis na zakładzie kamieniarskim. Wielka letnia promocja nagrobek nawet 30% taniej. To był pierwszy moment, kiedy pomyślałem o śmierci, że trzeba być tak sprytnym i jeszcze zrobić na niej biznes. Widocznie autor tego komercyjnego przesłania wyszedł ze słusznego zresztą założenia, że istnieją tak oszczędne i tak frasobliwie finansowo jednostki, które gotowe są poświęcić się, umrzeć wcześniej w letnie przedpołudnie, byle tylko obniżyć koszty życia. Potem było tylko tu, i teraz. Nie jestem w stanie obiektywnie opisać swego życia. Przecież nawet w pełni Księżyca widzimy zaledwie jego połowę. A mnie się wydaje, że ja widzę jeszcze mniejszą część siebie. Uważam, że jestem typem, który nie zasługuje na autobiografię, bo takie powinny być płętą życia istotnego i znaczącego. Kiedyś Krzysiek Warga napisał słowa, które w moim usilnym trwaniu, w niebyciu literatem, były silnym orężem. Krzysztof napisał: Boże. Uchowaj, żebym kiedykolwiek napisał autobiografię. Takiego zagrożenia zresztą całe życie nie odczuwam. Jestem dziś bardziej niż pewien, że na taką erupcję żenady, jak pisanie autobiografii, nigdy, nigdy się nie zdecyduję. Warga jest genialnym kronikarzem mentalnych powikłań losów naszego pokolenia, i jego uchowanie zawsze trzymałem w głowie jako ostrzeżenie. Podobno nie ma większej zachęty do pisania niż obietnica sławy i hajsu, co w dużej mierze prowadzi do przyrostu grafomanów na każdy metr kwadratowy parkietu w show biznesu. Ja bardzo przepraszam, ale mój niezrozumiały pęd do pisania zrodził się bez udziału tych dwóch czynników, gdyż i sławy i hajsu już mam pod korek. Nie spodziewam się okrzyków i laudacji, rzecz godna jest Homera lub choćby tylko Bukowskiego. Apokaliptyczny zalew biografii, autobiografii oraz wywiadów rzek szturmujących zapchane witryny i nie zawsze zapchane mózgi stwarza okazję do zanurkowania w to samo szambo lub przy odrobinie szczęścia do wycelowania lekko obok. Nie wiem kto to kupi i do kogo trafię. Zmysłowa ciągle Ewa Kasprzyk zaszczyciła mnie kiedyś w programie swoją zmysłową osobą. Zagajam do niej. Właściwie jest jedno zdanie, które chciałbym, aby było kanwą tej rozmowy. To jest zdanie, które chyba stanowi najpełniejsze kredo twojej działalności artystycznej. A brzmi ono, hrabinę zagram i kurwę udźwignę. Ewa na to krótko i entuzjastycznie, o tak. Ja mam zatem podobne w tej książce ambicje. Jest takie stare rosyjskie przysłowie, jeśli się obudziłeś w poniedziałek i nie masz kaca, to znaczy, że jest środa. Jeśli dzień po wydaniu niniejszych wymazów intelektu i pamięci nie będę miał kaca, to znaczy, że będzie środa. Sam pozbawiam siebie jakże nobliwego argumentu, którym mogłem bez umiaru szafować w moim programie. Zobaczcie, a patrzcie czujnie. Tak właśnie wygląda człowiek, który nie napisał książki. Tu oczywiście powinny pojawić się śmiech oraz oklaski. Zawsze uważałem, że tak zwani celebryci to ludzie, którzy więcej potrafią napisać, a nieżeli zrozumieć. Zwykle towarzyszy im proste równanie specyficznej logiki tej branży. Im krótsza kariera, tym dłuższa biografia. W przypadku niektórych pań również słusznie prezentuje się zasada: im krótsza kariera, tym dłuższy dekolt. Pamiętam przerażającą rozmowę o nie mniej przerażającej książce Kasi Cichopek. Masz ładne nogi, eksponuj je jak najczęściej, pisze Kasia. Odkrywcze. Kasia na to. Tak, ale przeczytaj dalej. Lubisz swój biust? Pokochaj bluzki z głębokim dekoltem. To jest trochę myśl z cyklu Jesteś spragniony, napij się. Kasia na to. Zdziwiłbyś się. Nie, nie, Kasia, chodzi mi o to, czy to nie jest trochę tak, bo ja książkę przeczytałem solidnie, do końca, ale kobiety traktujesz jak idiotki, albo jak kobieta rodzi dziecko, to przy okazji wypada też jej mózg. Korzystając z okazji, jaką jest jakże dosadna reforma sądownictwa, powinniśmy wprowadzić następującą zasadę. Każdy autor celebryta powinien mieć obowiązek osobistego przeczytania swojej książki na głos. Co zresztą mogłoby mieć także inny wymiar praktyczny. Taki czytający na głos literat zyskiwałby automatycznie odbiorcę w swej dostojnej postaci. Bo z tym bywa różnie. Michał Piruk Mój ulubiony prozaik i eseista tak rozmiłował się w pisaniu, że czytelnik całkowicie przestał mu być potrzebny. Lodowiec na Antarktydzie podobno składa się w 3% z moczu pingwinów. Polska literatura XXI wieku składa się w 3% z głównych celebrytów. Ale ale, skoro już jesteśmy przy liczbach, ponad 70% Polaków nie czyta w ogóle książek. Co ciekawe, ponad 70% Polaków cierpi na choroby przyzębia, a także 70% Polaków nie wie, że jest nosicielem wirusa HIV. A jednocześnie 70% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia. Jak tu nie kochać tego kraju i zamieszkującego go ludu? Hamulcem trzymającym mnie z dala od komputera, który w swych gościnnych wnętrzach ma przestrzeń na każdy nielimitowany bełkot, była w końcu zwykła ludzka przyzwoitość. Dobre zdanie. Ciągle w głowie mam konwersację z Dorotą Wellman. Wchodzisz do księgarni. Widzisz książki Ibisza, Cichopek, Richardson, Marczuk-Pazury, Kingi Rusin, Michała Piruga. Którą kupujesz? Dorota stanowczo. Żadnej z tych nie kupuję. Dlaczego? Bo nie lubię pieprzenia o niczym. Ja się z tym mądrym i jakże grubiańskim stwierdzeniem pozwolę sobie nie zgodzić. Uważam, że z ignorancji, próżności, głupoty i zwykłej niekompetencji rodzą się czasami dzieła, na które nigdy nie zdobyłby się normalny człowiek, a to się czasem dla jaj przydaje, bo wtedy w sposób radosny okazuje się, że nie wyszła na naturze próba ukształtowania na Ziemi stworzenia myślącego i wtedy czuję się wyjątkowy. Szczerze mówiąc, nie chciałbym też napisać bestsellera, bo to specyficzny rodzaj książek i świetne urządzenie. Wiadomo, jakie książki kupować, i wtedy nie trzeba ich czytać. Ale wracając na chwilę do Doroty. To równa babka, bardzo dbająca o czytelność i zauważalność swojej równości w mediach. Ostra, pryncypialna i nieopieprzająca się, jak jej się coś nie podoba. I jest w tym prawdziwa. Bywa surowa i krytyczna wobec innych, mam więc prawo być surowym wobec niej. Dorota nie lubi pieprzenia o niczym. Trudno. Odrzuca tym samym radosną specjalizację wielu naszych wspólnych kolegów z pracy. Ale czy nie jest zjawiskiem lekko ocierającym się opieprzenie o niczym? Wymyślenie książki pod szlachetnym tytułem Jak być przyzwoitym człowiekiem, wysłanie do kilkunastu osób typu Robert Biedroń, Abelard Giza, Jadwiga Staniszkis, Mariusz Szczygieł, czy też ja, kilkunastu pytań, obciążenia ich napisaniem, co sądzę o tym jakże przyzwoitym problemie, następnie wydanie z tego autorskiej pozycji. Bez spotkania przyzwoitą twarzą w przyzwoitą twarz, bez konfrontacji myśli, spostrzeżeń czy postaw, bez pokazania, że to jest dla mnie osobiście ważne. Wybaczcie, ale to jest pieprzenie o niczym tylko z dużej litery i jeszcze większego ego. Nie kupuję tego, dlatego też nie wziąłem udziału w tym tanim przedsięwzięciu, dalekim od mego rozumienia przyzwoitości. Abelard wziął i do dziś ma kaca. Wiele lat temu natknąłem się w księgarni na dwie pozycje: biografię Franca Kawki i biografię Davida Beckhama. Z pewną taką trwogą myślę, że w tym momencie mój czytelnik popada w zadumę i po stoczeniu ze sobą brutalnej walki wewnętrznej, przyznaje się sam przed sobą, że nie wie, kim był ten pierwszy. Otóż biografia małego Żyda z odstającymi uszami o kruczym spojrzeniu miała. 567 stron, a biografia pana od fryzur i goli 404 strony. Z pierwszym łączy mnie pogląd, że po śmierci dzieła wielu należałoby spalić na popiół, a z drugim fakt, że podobno dobrze wyglądam w bieliźnie. Ale wracając do książek. Te dwie historie życia dzielą zaledwie 163 strony. Koszmar rozumu od Davida Beckhama o sobie dzielą zaledwie 82 zadrukowane kartki. Jedna z tych książek reklamowana była jako osobista opowieść o niezwykłym życiu, o przekonaniach, ambicjach, sympatiach, lękach, ale przede wszystkim o poczuciu własnej tożsamości. I zgadnijcie teraz o kim mowa. No żesz, kurwa! O futboliście, który podobno popularnością prześcignął Madonnę, Presleya oraz panią księżnę Dajanę, co w jej przypadku jest o tyle bolesne, że nagły zgon powyższej nastąpił właśnie w trakcie ścigania się. Z paparazzi. Człowiek rodzi się jako wielki znak zapytania, i pan o sobie jest dla mnie stale takim pytaniem, na które absolutnie nie pragnę poznać odpowiedzi. Jest plakatem, a kawka jest mitem. Wolę kawkę na tle upadku Austro-Węgier niż pana o sobie na tle własnej małżonki, która w przeciwieństwie do męża ciągle błąka się w bojaźliwym poszukiwaniu własnej tożsamości. Przyjrzyjmy się słowom obu bohaterów. Kawka w jednym z listów 7 października 1914 roku. Piszę inaczej niż mówię. Mówię inaczej niż myślę. Myślę inaczej niż powinienem, i tak dalej do najgłębszej ciemności. Minorowa tonacja przyglądania się własnym bebechom. Pan o sobie pisze: Zawsze wierzyłem, że jeśli chcesz osiągnąć coś wyjątkowego w życiu, musisz pracować, pracować i później pracować jeszcze więcej. Rozsądne, merytoryczne, poważne i brzmiące jak wykład motywacyjny Łukasza Jakubiaka prosto z jego 20 metrów kwadratowych błyskotliwości. Oto ciekawe derby, podróż po mapie wyrafinowanego rozumu kontra dryblujący sklepikarz. Mój dramat polega na tym, że nie jestem ani jednym, ani drugim, choć behawioralnie bliżej mi do Franca. Mało kto wie, że był zaręczony z dwiema kobietami, flirtował z trzecią, a wszystko powoli zmieniał w farsę. Z mego punktu widzenia ideał. I tak oto co roku obchodziłem rocznicę podjęcia twardej decyzji o nieprzechodzeniu do świata literatury. Aż do teraz. Kiedyś Tomasz Stańko powiedział mi: Miałem takie życie, że do końca nie wiem kim jestem. Oto dobra puenta, nawet jak na sam początek. Pomijając fakt, że mistrz Trąbki wyznał mi także, że jeden z terapeutów stwierdził kiedyś, że nadaje się na 10 lat leczenia klinicznego bez gwarancji sukcesu. Brzmi znajomo. W ciekawej, choć mocno narcystycznej biografii, wywiadzie Bono, Bono o Bono, autor zadaje wokaliście zespołu U2 dziwne pytanie: Czy budzisz się czasem zupełnie nie pamiętając, że jesteś Bono z YouTube? Dobre pytanie. Podobne zadałem kiedyś Andrzejowi Sewerynowi: czy śnisz po polsku czy po francusku? Odpowiedział mi celnie: śnię o tym, żeby spotykać tylko zdolnych dziennikarzy. Niestety pan Bono, kaznodzieja niezrażony minoderią pytania odpowiada: "Owszem, przez większość dnia naprawdę nie myślę o tym, że jestem w zespole. Myślę o tym, że jestem ojcem, mężem, przyjacielem." specyficzny gość, jakby wyprany w perwolu z poczucia humoru na własny temat. Gdyby go dziennikarz skręcznika zapytał, a nie uwieracie panie ta aureola świetlista nad głową, odpowiedziałby pewnie, że o niej nie myśli, bo myśli o tym, że jest ojcem, mężem, przyjacielem, a dopiero po południu o tym, że jest świętym. Możecie mi wierzyć lub nie, ale ja codziennie myślę, że jestem czyimś chłopakiem, przyjacielem, kumplem, a czasem po prostu znajomym. I często trzeba mi przypominać, że jestem autorem podobno popularnego talk show. Tak jest wygodniej i normalniej. Czasami myślę, że im więcej się teraz czyta książek, tym silniejsze odnosi się wrażenie, że analfabetą nie dzieje się krzywda, bo świat oszalał. Generalnie już po tym, co napisałem, sam widzę, że nie wiem, jak dokładnie pisać, ale przede wszystkim, co pisać. Choć pomogła mi w tej materii Beata Tyszkiewicz, która wpadła do mnie onegdaj promować swoją biografię. Pani Beato, pytam, parę weryfikacji, bo to chyba biografia jest. Tak, ale tu nie ma prawdy w ogóle, mówi Beata. Co to znaczy? Czy to, to jest fikcja? Wie pan, cała prawda jest nietaktowna i nudna. Jeśli ktoś panu zacznie opowiadać dowcip, czy sen, czy zacznie opowiadać film, który widział, no to to jest nie do wytrzymania. I życie jest podobnie nudne, jeśli się opowiada całą prawdę, więc z tego trzeba było coś wyciąć, co powiedzmy jest bardziej interesujące w naszym życiu. Jest jedna tajemnicza, ale jakże ważna osoba, która była moim natchnieniem bardziej niż wszyscy. Nie zgadnijcie, kto to jest. Kelner z mojej ulubionej knajpy w Gdyni, ale ja 40. Młody chłopak o biblijnym imieniu Mateusz, co nie oznacza nic innego, jak tylko dar od Boga, bo to właśnie on najczęściej pytał mnie, i co skończone, i co napisane, i co, kiedy, kiedy premiera. Paradoksalnie to jemu najbardziej zawdzięczam ten narcystyczny wytwór. Aha, bym zapomniał. Był jeszcze Janusz Głowacki, który czasami czytywał mnie w polityce. Któregoś dnia zagaja do mnie, czemu ty nie piszesz dłuższych form? Byłbyś niezły. To był moment, w którym mogłem umrzeć. Legendarny głowa wypatrzył we mnie okruch talentu. Poczułem się prawie literatem, prawie spełnionym, gotowym odstawić swe zwłoki na aleje zasłużonych cmentarza powązkowskiego i spocząć snem spełnionego geniusza obok Stanisława Dgata, Marka Chłasko i blisko Edmunda Niziurskiego Choć prawdę mówiąc, gdybym mógł decydować o miejscu i czasie, to ściągnąłbym niecne zakończenie od Jerzego Gruzy, który wyznał swojego czasu, chciałbym umrzeć w żeńskim akademiku. Fajne są te twoje złośliwostki, prawił Janusz. Dokładasz parę zdań masz już komentarz. Dokładasz parę więcej i jest felieton. A dobry felieton to już jest kilka zdań ciekawej literatury, zachęcał. Tylko pamiętaj, w momencie, gdy będzie ci się przyjemnie pisało, to szybko przestań, bo to najlepszy wstęp do grafomanii. Pisanie musi męczyć, musi dokuczać, nie powinno być łatwe. No i łatwe nie było. Zajęło mi to sześć lat, bo co tylko zaczęło mi się pisanie podobać, to przypominałem sobie jego słowa i szybko przestawałem. A nie określał, jakie długie powinny być przerwy. Moje pisanie w polityce w ogóle budzi skrajne emocje. Mariusz Strzeliński wyznał mi kiedyś, że ta rubryka ma dla niego mroczne emocje i jest w niej coś przewlekle niemoralnego. Ładnie to nazwał, jakby budował kanwę nowej opery. Andrzej Stasiuk był mniej wykwintny. Na dziesięć żartów wychodzi ci jeden i wtedy szczam po nogach. Ujawnił niedbale z miną bezkompromisowego drwala. Moja przyszłość od pierwszych dni nie miała twarzy, albo mówiąc bardziej współcześnie, miała twarz pewnej wdowy smoleńskiej, co jakiś czas inno. Jestem niczym zaproszeni na Facebooka od osoby, której się nie zna. Trochę ciekawostką, a trochę intruzem. Generalnie każdy, kto się urodził, wie, że lepiej się urodzić niż się nie urodzić, bo urodziny są dobre dla zdrowia. Amerykańscy naukowcy już dawno odkryli, że kto obchodzi więcej urodzin. Ten żyje dłużej. Jak mawiała moja babcia Ania, gdy się narodziłem, szatan musiał westchnąć siarczyście. O kurwa, nadchodzi konkurencja. A przecież człowiek nie wie, gdzie się narodzi. Pewien facet sprzedający Fiata Brawa 1,4 w ogłoszeniu napisał: Nie sprzedaje Żydom, do sosnowca oraz kibicą wibratora włoszczowa. Automobil zupełnie nie wiedział, gdzie ma się podziać, no może poza małymi wyjątkami. I tak też stało się ze mną tego upalnego lata. Dla polskiej muzyki to był ważny rok 1963. Przyszli na świat Kazik Staszewski, Muniek Staszczyk czy poseł Paweł Kukis, no i ja także. Kolejny tak ważny, a i tragiczny rok zdarzył się dopiero 21 lat później. Na świat przyszedł Justin Bieber, a miesiąc później zabił się Kurt Cobain co trudno uznać za wydarzenie bez związku z poprzednim. Pamiętam pierwsze zdanie tyleż nudnej, co opasłej biografii Lecha Wałęsy, zatytułowanej powabnie Droga do Prawdy, a brzmiało ono: Zastanawiam się czasem, dlaczego moje losy tak, a nie inaczej się potoczyły. Otóż ja się nie zastanawiam. To nie los mnie skrzywdził, to ja skrzywdziłem jego. Miałem być bowiem dziewczynką. Na początku, oczywiście. Potem zostałbym pewnie kobietą, chociaż jak siebie znam, to nigdy nic nie wiadomo. Podobno chłopcy rozwijają się do piątego roku życia, a później tylko już rosną. Mógłbym być pierwszą reprezentantką płci drugiej obdarzoną tym brzemieniem. Dziś trochę nawet żałuję, że tak się nie stało, bo jako kobieta mógłbym zweryfikować plotki, że żebroski to w łóżku istny Wiedźmin, Adamczyk prawdziwy oralny Chopin i to bez kaszlu, a Piotr Gąsowski w pełni swych walorów zasługuje na te kłopotliwe rumieńce, gdy wspominają go nasze wspólne koleżanki. No ale gdyby babcia miała koła, byłaby tramwaje. Niestety moi rodzice złożyli zapotrzebowanie na dziewczynkę, a potem. Wyszło jak w telezakupach. Towar przyszedł, tyle że nie ten. Oszukałem przeznaczenie. Jak w tym filmie pod tym samym tytułem. Tylko że po mnie tatuś z mamusią już nie dokręcili kolejnych odcinków. Podobno mój ojciec chciał dać ogłoszenie w prasie lokalnej, że zamieni syna, co miał być córką, na córkę, która miała być synem, ale matka wyperswadowała mu ten pomysł co nie przeszkadzało jej płakać rzewnie, niczym koreańska spikerka telewizyjna ogłaszająca śmierć Kim Jong-ila. Miałem mieć na imię Kasia. Coś między rozpaczą, margaryną, słynną stygmatyczką, a późniejszą córką premiera. Podobno każdy płód jest płci żeńskiej. No przynajmniej do 45. dnia życia płodowego wszyscy jesteśmy kobietami. I u mnie to się skończyło. Tym razem jednak matka natura, zapewne nie wiedząc co czyni, stanęła po męskiej stronie. Taka krótka wymiana z Marią Peszek. Twój burdel w głowie, jakkolwiek go nie nazwiemy, jest domem mego pana. Marysia, na to przeprowadzasz się? Dziś mam wrażenie, że częściowo zostałem lokatorem. Nie tylko Marysinego burdelu. Było lato stulecia. We Wrocławiu właśnie barykadowano miasto przed Czarną Ospą, która, jak pokazywały liczne znaki w postaci efektownej wysypki, była już w środku na rynku. Nie wszyscy wiedzą, że możemy się pochwalić jedną z ostatnich i jedną z największych epidemii, tzw. ospy prawdziwej w Europie. Przywiózł ją do Polski wracający z Indii oficer służby nomenomen bezpieczeństwa, pan Bonifacy Jedynak. Ja zawsze lubiłem zjawiać się w najgorętszym momencie, i tak też mi zostało na później. Janusz Głowacki, pijąc ze mną czterdzieści kilka lat później tak zwanego brudzia w mieszkaniu niejakiego fogelmana, ostrzegał mnie, że jak coś zmajstruje niegodziwego, to wypijemy co fańca i znów, jak niegdyś, będziemy na pan. Wszyscy wtedy czekali, kiedy mój ojciec zaproponuje coś takiego matce, kobiecie z właśnie co obkurczającą się macicą, ale nie zaproponował. Urodziłem się, Polakiem upośledzonym. Wiele lat później Piotr Rogucki z zespołu Koma powiedział mi Nigdy, nigdy nie dostałem w ryj za kibicowanie, bo nikomu nigdy nie kibicowałem. Ze mną było podobnie. Nie byłem kibicem. Byłem za nikim. Wszystko mi było jedno, kto komu strzela. Nawet na boisku, gdy graliśmy w piłkę, zawsze krzyczałem, żeby do mnie nie podawać. Ilekroć otrzymywałem piłkę, jak najszybciej starałem się ją oddawać, żeby nie ponosić zbytniej odpowiedzialności za jej losy, pod które podczepione były losy moich dziesięciu niezwykle zawziętych kolegów. Zawsze bałem się biografii, która układa się w prosty schemat: w przedszkolu marzy się o szkole. W szkole marzy się o studiach, na studiach marzy się o pracy, a jak dostaje się już marną pracę, to się zachodzi w głowę, co tak naprawdę nie pasowało nam w tym przedszkolu. Otóż, będąc już dorosłym, nie wspomina się z rozrzewnieniem, jak to w liceum miało się tylko jeden dylemat. Czy całą kasę przepierdolić na alkohol, czy może na fajki. A w okresie studenckim wchodziło się na wyższy poziom podobnych dylematów. Wstać z łóżka na obiad, czy może dopiero na kolację. Jestem też. Generalnie rzecz ujmując, nieudacznikiem. Nigdy, nigdy nie ułożyłem kostki Rubika, a mistrzowi Europy i świata Marcinowi Kowalczykowi zajmuje to ponąć 5,6 sekundy. Jak tańczę, to ludzie dzwonią pod numer 112, a jak śpiewam, to już się im nawet nie chce nigdzie dzwonić. Mylą mi się powstania narodowe, nie wiem jak działa leasing, a różnicę pomiędzy netto a brutto pojąłem dopiero po trzydziestce. Rozpadam się na wycieńczone kawałki, kiedy słucham The Sound of Silence Simona i jego kamrata Garfunkela. Jestem sentymentalny, niecierpliwy i nigdy nie porzuciłem masturbacji. Nigdy nie zostanę modelką plus size, a nawet blogerką modową. Nie potrafię sprawnie odpowiedzieć na pytanie, którą postacią z Gwiezdnych Wojen chciałbyś być. Cały pakiet tak zwanego kryzysu wieku średniego zrealizowałem już przed trzydziestką. Zawsze zresztą uważałem, że ów kryzys wieku średniego to dla faceta taki moment, że średnio zaczynają ci się podobać kobiety w pewnym wieku. Reszta to wymysł nieudaczników i mściwych redaktorek pism kobiecych. Ciężko im zrozumieć, że jak siwy facet w wieku lat 60. kupuje Harley'a, to nie dlatego, że skurczył mu się penis oraz niezmiernie wzrósł apetyt na 16 szesnastoletnie dziewice, tylko po prostu wreszcie na niego uzbierał. Kurwa, to przecież takie proste. Bywam najbardziej leniwym pracocholikiem na tej planecie. Kiedyś przeczytałem, że Bill Gates miał powiedzieć takie słowa. Zawsze zatrudnię leniwą osobę do pracy, bo leń znajdzie nieskomplikowany sposób na jej wykonanie. I tak twórca Microsoftu zdefiniował moją zawodową przyszłość. Od dzieciństwa przerażała mnie wizja seksu z kobietą czterdziestoletnią. Raz tylko przeczytałem, że może takowy być super w Biblii, w księdze Hioba. Związki damsko-męskie dzielę na dwa rodzaje. Te, w których to ona bez jego wiedzy przegląda jego telefon oraz te, w których to on bez jej wiedzy przegląda jej telefon. Jeśli w ogóle są jakieś inne, to na bank działają bez telefonów.